Jeśli byśmy tylko czekali i mieli nadzieję, że los się od nas odezwie, to trzeba pamiętać, że rachunek prawdopodobieństwa występuje również w życiu, że niektóre zdarzenia mogą się pojawić tylko raz. A tak samo mamy w Lotto. Jakbyśmy mieli dużo oczekujących, a myślę, że mamy ich dużo, dużo naszych klientów oczekuje na trafienie szóstki, trafialiby tą szóstkę co wtorek, czwartek czy sobotę po kilka, kilkanaście osób, a najczęściej jak wygrywa, to wygrywa jedna osoba, a więc nie można tylko czekać, trzeba też działać, trzeba tworzyć plany, trzeba później konsekwentnie realizować właśnie te cele, które się przed sobą postawiło. Podejmujemy wiele inicjatyw, aby pokazać, jaką transformację technologiczną przeszła nasza firma przez ostatnie lata i jak zmieniliśmy się również jako organizacja. Jesteśmy całkiem inną organizacją, również ze względu na to, że mamy nowe obszary działalności. Te nowe obszary działalności wymagały u nas zbudowania całkowicie nowych kompetencji i do realizacji, do zapewnienia tych kompetencji potrzebujemy na pewno młodych, otwartych ludzi. Wychodzimy z wieloma inicjatywami przy okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Mieliśmy program stypendialny realizowany przez naszą fundację Lotto imienia Haliny Konopackiej 100 nad 100, gdzie wybraliśmy 100 studentów uczelni wyższych w Polsce, którzy otrzymali od nas od programu edukacyjnego również bezpośrednie wsparcie finansowe w formie stypendium. No i teraz ze względu na jubileusz 65-lecia istnienia totalizatora sportowego powtórzyliśmy to, wybraliśmy 65 studentów bardziej już z kierunków ścisłych, informatycznych, nowych technologii, których również wspieramy w formie stypendium, również z taką nadzieją, że po ukończeniu studiów lub nawet w trakcie będą chcieli dołączyć do teamu Lotto, do naszej drużyny w totalizatorze sportowym i razem z nami realizować te poważne, ambitne cele.